Witam serdecznie, moim gościem Witold Janisz, Gotoma. Cześć, witam. Witek, przegrywacie dzisiaj z Wiśniowskim 8-6, ale tak naprawdę pokazaliście, że ta pierwsza piątka to nie będzie Gotoma odbijająca się od ściany, ale to będzie drużyna, która będzie walczyła i będzie chciała też pokazać pazurka. Zgadza się? Tak, tak. No nie po to awansowaliśmy do piątki, żeby jakby, no, dostarczyli im punktów. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej i to widać. Tak. Dzisiejszy wynik, co prawda przegrana 8-6, ale gra całkiem przyzwoita, dobra. No, trochę napędziliśmy stracha momentami oczywiście drużynie Wiśniowskiego. No dużo, dużo dobrego zrobił dla nich bramkarz, to trzeba powiedzieć. Zdecydowanie zgodzę się z twoimi słowami, a właśnie powiedz mi, co sądzisz o takiej drużynie jak Wiśniowski? Jak ich widzisz? Czy to rzeczywiście drużyna na zasłużonego mistrza tej ligi? No umówmy się, na przestrzeni całego sezonu prezentują najwyższy poziom. Grają bardzo dobrą, fajną piłkę. No, popełniają też wiele błędów. No i dzisiaj choćby nawet w dzisiejszym meczu my to wykorzystaliśmy, ale mimo wszystko poziom jest bardzo wysoki i zasłużenie prowadzą i życzę im jak najlepiej. W lidze wyższej, bo nie spodziewam się, że będzie inaczej. Pewnie tak. Szkoda dzisiejszego meczu, choćby nawet w kontekście jednego punkcika, bo gdyby lepsza skuteczność waszych napastników, to dzisiaj mógł być spokojnie remis. Mógł być remis. Dużo by nam to dało w kontekście walki o medale, ale droga nie jest zamknięta. Dalej mamy wszystko jakby w swoich rękach. No teraz troszeczkę musimy patrzeć na wyniki innych meczy, ale myślę, że jeszcze dużo dobrego przed nami. A co dzisiaj zawiodło u was? Czy nie ma takiego elementu? Generalnie powiedzmy, że zgranie no nie było na takim poziomie, jak prezentował Wiśniowski. To widać, jak oni się poruszają, jak się ustawiają. I w zasadzie to kreowało im też sytuację. Dużo takich, no, trzy bramki dostaliśmy chyba z kontry. No i bramkarz naprawdę zrobił dużą robotę tutaj, bo mieliśmy chyba dwa słupki i trzy lub cztery razy po prostu wyciągnął piłki, które no, były bardzo trudne, więc gratuluję, naprawdę zagrał świetny mecz. Dziękuję za wywiad. Dzięki.